Chrystus zmartwychwstał, prawdziwy zmartwychwstał, alleluja. Wtorek, 7 tygodnia wielkanocnego. Również dzisiaj w liturgię wchodzimy święto świętego Macieja Apostoła. A to jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie i tradycyjnie zapraszam. W lekturze dziejów apostolskich towarzyszy nam dzisiaj tekst, który właśnie opisuje ten moment wybrania Macieja na apostoła, który zastępuje w gronie apostolskim Judasza, który zdradził Jezusa, który odebrał sobie życie i nie może zostać w kościele pustka. Pan Bóg tak bardzo troszczy się o kościół, wyznacza 12 apostoła. Jest nim Maciej, który towarzyszył apostołom, towarzyszył Jezusowi. Niezwykle takim poruszającym momentem w tym wyborze dzisiaj jest to, że Bóg wybiera do swojego grona, więc wybiera też do tego, żeby być przy Nim. Tak jak wtedy w gronie apostolskim, do bycia papieżem, biskupem, księdzem, osobą konsekrowaną, ale chrześcijaninem, bo to jest słowo skierowane nie tylko do duchowieństwa, nie tylko do hierarchii, ale słowo, które karmi każdego z nas, karmi Ciebie i mnie. I Bóg wygłasza Tobie i mnie tą dobrą nowinę, w której chcę powiedzieć, że Bóg Ciebie również wybrał. Każdy przez Pana Boga jest wybrany. Skoro jest to na tym świecie, skoro żyję, skoro mogę cieszyć się tym życiem, skoro mam jakieś zadanie, które Pan Bóg też mi wyznaczył, to dlatego, że mnie wybrał. I to, co dzisiaj też Jezus powie, to nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. Zostałem wybrany przez Pana Boga. Jezus powie, że temu wybraniu towarzyszy owocowanie. Że nie jestem tylko z Panem Bogiem, dla Pana Boga. Nie jestem tylko wybrany przez Niego, po prostu żeby być, po prostu bądź. Pan Bóg też nas powołuje do czegoś więcej, żebyśmy z tej obecności z Nim, z tego bycia z Nim, z tego bycia na modlitwie, z tego trwania, z tego uczenia się, z tego formowania, a On jest pierwszym formatorem, On jest pierwszym nauczycielem, wyznacza mi drogę, On jest moim przyjacielem, największym, najlepszym. Z tego wszystkiego ma wynikać jakiś owoc, bardzo jasny owoc, abyście szli i owoc przynosili. Więc Jezus też mnie zaprasza, żebym szedł, żebym nie stał w miejscu, żebym nie osiadł, ale żebym szedł i żeby z tego mojego pójścia, z tego co robię, to czym się zajmuję, czym się też Ty zajmujesz, co Ty robisz, wynikał bardzo konkretny owoc. Żeby z tego co robię, również rodzić innych dla Chrystusa. I powoli już kończąc, bo zaraz mnie komary zjedzą. Kiedy Pan Jezus mówi do nas, żebyśmy szli i owoc przynosili, to również daje nam to zapewnienie, że On zatroszczy się o to, kiedy ja wyruszę, kiedy będę głosił Ewangelię, kiedy będę zajmował się Jego sprawami, Bożymi sprawami, kiedy będę wierny Jemu samemu. To pomimo czasem ludzkich przeciwności, trudności i może i sprzeciwów, i oporów, Pan Bóg zatroszczy się o ludzi, których mi podeślę, którzy będą chcieli ze mną budować wspólnotę, tworzyć jakieś dzieło, jakieś ewangeliczne przedsięwzięcie, będą chcieli wspólnie się modlić. Pan Bóg się o to zatroszczy. Czasem to może jest takie od ziarenka do ziarenka, od cegiełki do cegiełki. Bardzo małych krokach. Ale Pan Bóg naprawdę jest tym, który się o nas troszczy. On jest Panem czasu, historii. I to On wyznacza czas wszelkiego owocowania. My oczywiście chcielibyśmy czasem widzieć szybko owoce naszego działania, naszej ewangelizacji, naszych wyborów, decyzji. I oczywiście czasem te owoce przychodzą szybko. Niekoniecznie to jest tak zawsze, jak nawet nieraz sam mówiłem, że to, co szybko, to jest chwast. Bo Pan Bóg oczywiście, znając nasze serca, przyspieszy pewne sytuacje. Jeżeli będzie widział, że potrzebuje dla mojego wzrostu wiary jakiegoś znaku, znaku też i potwierdzenia, że to, co robię, to jest Boże dzieło, to On to przyspieszy. Przyspieszy albo po prostu będzie to taką boską, taką normalnością. Pan Bóg ma swój czas, Pan Bóg ma swoje metody. I ważne, żebyśmy w tym wszystkim ufali. Tak jak Pan Bóg troszczy się o swój Kościół, na różne sposoby, czasem przez te meandry, zakręty, które może dla nas trudne są do wyobrażenia, ale ufajmy Mu. Bóg jest z nami, On nas wybiera, On o nas się troszczy. My po prostu zatroszmy się tylko o to, żebyśmy byli przy Nim. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.